Nauczycielką muzyki miałam być, bo studiowałam wychowanie muzyczne na UMCS-ie w Lublinie i to był zawód nauczyciela, oczywiście muzyki. Już tak się prawie nim stałam, ale nie skończyłam tych studiów, zaczęłam karierę z budką. A bibliotekarką marzyłam być od dziecka. To jest rzeczywiście taki, wydawało mi się, że wtedy będę miała dużo czasu na czytanie, ale teraz znam dużo miejsc, dużo bibliotek i wszędzie mi mówią, że to nieprawda, oni nie mają czasu na czytanie, bo pracują, są, katalogują i robią inne rzeczy, ale lubię czytać bardzo od dziecka. Marzę o tym, żeby być zdrowa i i mieć siły na to, żeby po prostu grać i żeby śpiewać i prowadzić dotychczasowy sposób i tryb życia. To byłoby fajne, żeby nie było gorzej. W sensie, żeby ten poziom się utrzymał mojego takiego optymizmu, tego, że wierzę, że jutro będzie też tak samo dobrze. To jest super, właśnie taka naiwność trochę, ale też taki fajny optymizm, który pomaga żyć. Tak mam nadzieję, że to mi zostanie. A jakaś duża trasa? No, to powiem ci, no tak, marzyłabym o takiej chyba, takiej na 40-lecie. A już są jakieś plany, pomysły na te 40-lecie? Są, na razie kończę biografię i to jest bardzo dla mnie trudne przeżycie, bo trzeba się cofnąć tam parę dekad. Ale wychodzi bardzo fajna rzecz i myślę, że to głównie dla moich właśnie przyjaciół, dla dzieciaków, którzy usłyszą, jaka to była ta mała Ula, a tam piszę też o moich rodzicach i ich rodzicach. Taka fajna, życiowa książka, mam nadzieję, że komuś tam się nawet przyda. Ale jakiś koncert, trasa, to byłoby super. Jeszcze nie mamy, nikt się nie zgłosił, żaden organizator, ale pracujemy nad tym.